Szpital w Pyskowicach wreszcie nie trąci komuną. Zakończył się pierwszy etap długo wyczekiwanej modernizacji placówki. Nowością pachną oddziały chirurgiczne i ginekologiczne, które zupełnie zmieniły swój wizerunek. Jest ładniej, nowocześniej, a przede wszystkim bardziej komfortowo dla pacjentów i lekarzy. Szpital w Pyskowicach od 1975 roku nie przeszedł generalnego remontu, wszystko więc tutaj trąciło komuną. Od kafelek w gabinetach zabiegowych, poprzez meble, aż po podłogę. Najgorsze były toalety. Słowem, warunki, jakie tu panowały, odstawały poważnie od dzisiejszych standardów. Na szczęście powoli szpital przechodzi metamorfozę. Rozpoczęliśmy modernizację oddziałów szpitalnych i jesteśmy w tej chwili już po zakończeniu pierwszego etapu. Na tym pierwszym etapie prace dotyczyły modernizacji oddziału chirurgicznego i oddziału ginekologicznego. Oba te oddziały są właśnie po odbiorach budowlanych. Pacjenci już leżą na oddziale chirurgicznym w odnowionych, jasnych i komfortowych pokojach. Ze zmian tutaj nie kryją zadowolenia lekarze. Przede wszystkim z wystroju sal. Sale są przystępniejsze, jeszcze ładniejsze, wymalowane. Korytarze szersze, białe, czyste. I wygoda zwiększyła się. Mało tego, mamy sale, których nie mieliśmy wcześniej, z pełnym węzłem sanitarnym, czego nie było. Nowością pachnie także na oddziale ginekologicznym. Tutaj także wiele się zmieniło. Z czego jest pan najbardziej zadowolony? Z podłóg chyba, bo poprzednie były takie już nieciekawe i ta wymiana podłóg bardzo poprawiło. Wszystko jest bardzo ładne, nowe skrzydła drzwiowe, nowe sufity, wygląd sal, także myślę, że pacjentki będą miały jeszcze przyjemniejsze wrażenia z pobytu w naszym szpitalu i jeszcze bardziej to zachęci, żeby korzystać z naszych usług. Prace były kompleksowe i odbywały się bez zamykania oddziałów. Mówiąc inaczej, pacjenci byli przyjmowani normalnie, chociaż mogli odczuwać pewne uciążliwości. Korzystaliśmy z tego, że mamy zawsze obłożenie mniejsze na chirurgii, które gdzieś tam jest w granicach od 50 do 60% przy oczywiście pełnym wykonaniu kontraktu i przy dużym napływie pacjentów do naszego szpitala. Zrobiliśmy, że tak powiem, pewne ograniczenia i w tym momencie mogliśmy część oddziału chirurgicznego wypożyczyć dla po prostu ginekologów i 3 sale były do dyspozycji ginekologów. I tak będzie, dopóki nie zakończy się modernizacja położnictwa, a ta rozpocząć się ma jeszcze w połowie tego miesiąca. Modernizacja całego szpitala i przystosowanie go do odpowiednich wymogów ma się zakończyć w 2017 roku. I jak przyznaje szef placówki, jednym z najtrudniejszych etapów będzie remont bloku operacyjnego.